Siema, siema. Dziś chciałem, przepraszam, ale cały czas są śruby, będę trochę splenił. Dziś chciałem wam opowiedzieć o tym, jak testowałem ze znajomym takiego HDPK. Oczywiście nie ten, bo ten, którego testowaliśmy, był przerobiony przez różnikarza, który osiągnął jego chyba maksymalną moc. W każdym razie wszystko po kolei wam opowiem. Wady, zalety, czy tym się w ogóle bronić? Właśnie, tak naprawdę to powiem wam tak. Jeśli chcecie to kupić do obrony, obejrzyjcie ten film. Zaoszczędzić możecie zdrowia, a może nawet życie. Więc polecam wam obejrzeć cały, skrupulatnie, do końca. Nie musicie się burzyć i nie musicie się też ze mną zgadzać. Ale zapraszam. Dobrze, moi drodzy, HDP. Czyli nic innego jak miotacz kul gumowych na kapsułę CO2 12 gram. Można do niego wrzucać kule gumowe, stalowe, jak tam nieraz mówią, gumowe z opiłkami żelaza, aluminiowe i tym podobne. Moim zdaniem najlepiej się spisuje na gumowo-stalowych, gdzie macie gumę i stalową kulkę w środku lub gumową kulkę ze stalowymi wiórkami. Moim zdaniem to jest najlepsze. Ja testowałem go na gumie z wiórkami stalowymi. Dobra, słuchajcie, o co chodzi? Jak widzicie, strzelaliśmy do mnie... Ała, jeszcze trochę boli, to jest już kilka dni po. Zaczynają już siniaki, robić się takie fioletowawe i tak dalej. Mam całe plecy ostrzelane. Nogi, jak widzicie, no dupy wam nie pokażę, no nie? Słuchajcie, i tak mi już YouTube 3 czy 4 razy blokował filmik, bo w ogóle było nagranie, jak do mnie strzelano i tak dalej, ale szkoda gadać, szkoda opisywać. Słuchajcie, jeśli wam się spodoba filmik, wesprzyjcie wrajczego kanał, chociaż kciukiem w górę lub w dół, a najlepiej jak tam macie, wiecie, takie wsparcie pod filmikiem, możecie za 5 zł jakieś wsparcie wrzucić, bo trochę żem się namęczył z tym i trochę boli, bo już trzeci dzień, a jednak czuję. Dobra, przechodzimy do tematu konkretnego. Testowaliśmy dwa HDP-ki. Pierwszy to był taki totalnie stokowy, kupiony ze sklepu. Różnikarz go przestrzelał, dobrze, prawidłowo wprowadzał wszystkie dane. Wolałem, żeby to on na swojej strzelnicy mógł to przestrzelić, sprawdzić i tak dalej. Słuchajcie, stokowy, czyli taki totalnie z fabryki, w pudełku, wyjmujecie go, macie. To taki HDP-ek miał między 11 a 12 dżuli na gumowej kuli z wiórkami. To jest nic, kompletnie nic. Uwierzcie mi, kiedy kumpel do mnie strzelał, a byłem tak samo ubrany jak tu, plus miałem taki polar na sobie. Taki polar. Rozumiecie? Zwykły polar, taki jak ochrona, czy dla wojska się kiedyś nosiło, nie wiem jak teraz. W każdym razie w tym polarze, jak widzicie, tak było. Nie widać prawie śladów. Mocno polar zamortyzował te strzały. I moim zdaniem w zimę to w ogóle kompletnie nie sprawdzi się. W lato, jak ktoś będzie w krótkim rękawku, można kogoś tym bardzo zdenerwować. Chyba że ktoś nie będzie chciał za bardzo bójki, może się zniechęci takim stokowym. Natomiast, jeśli już w ogóle, to potem z tego stokowego wyjęliśmy, wiecie, taka tam plastikowa nakładka na dysze, no wszystko tam poprzerabiane, tak jak możecie w domu sobie to sami przerobić i tak dalej, to taki HDP uzyskał około 15 dżuli. Te 15 dżuli już było czuć, powiem wam, już było czuć, bo po trafieniu stanowczo, powiem wam, że to takie w ogóle dosyć dziwne, bo myślałem, że tam te 2-3 dżule w górę to w ogóle różnicy nie zrobią, kompletnie, wiecie, nie tego. Jednak było czuć, natomiast czuć było, jak dostałem w gołą rękę, jak dostałem tutaj, testowaliśmy sobie gdzieś gołe ręce, miałem potem zdjęty ten polar, to tu
A, i strzelanie było z odległości 1 metra, dodam. 1 metra, bo stwierdziłem z kumplem, że no, po pierwsze 1 metr to będzie taka najefektywniejsza. Z racji tej, że no, bliżej to już raczej nie zdążycie wystrzelić kolejnej kuli. Natomiast odległość 1 metra powinna jeszcze być zniechęcająca, czyli mniej więcej taka, jak ja teraz wyciągam i do kamerki mierzę. Rozumiecie? Z takiej odległości mniej więcej do mnie znajomy strzelał. Precyzyjnie, żeby no nie trafić gdzieś, wiecie, w gardło czy inne rzeczy, mimo że była maska. Natomiast wzięliśmy też sprzęt, gdzie rusznikarz tak przerobił HDPK, że tak naprawdę ledwo mu starczała ta kapsuła 12-gramowa na jeden magazynek, na jedną serię, czyli 6 strzałów. Czyli tak naprawdę oddał 3 w miarę porządne, takie wiecie, fest strzały. Czwarty już był trochę słabszy, bo na mierniku spadało o ponad dżula. Natomiast 6 strzał to już było strata porządna, bo miał mniej więcej tyle co stokowy taki pistolet. I teraz tak. Rusznikarzowi udało się uzyskać moc 22 dżuli. Rozumiecie? 22 dżule. 22 dżule, jak widzicie, robi swoje. Kręgosłupa nie pokazuje, bo w ogóle mnie boli. Oczywiście rusznikarz, no i ja sam, wpadliśmy na pomysł, żeby lepiej w klatkę piersiową nie strzelać. Wiecie, a nie daj Boże trafi w szyję gdzieś, w tchawicę, skończy się tragicznie, bo mogłaby po prostu tchawica się zapaść, wpaść. No i kłopot poważny, bo zgon. Natomiast w obronie, pamiętajcie, nie musicie się tym przejmować, bo się bronicie. I teraz tak. Co wam powiem? Fabryczny HDP, maksymalnie jak możecie go rozkręcić do tych 15 około dżuli, robi swoje już, w miarę robi swoje, pod warunkiem, że jest ciepło, bo robiliśmy to, kiedy na dworze było w cieniu około 25 stopni. W słońcu nam pokazywał termometr około 40. Druga rzecz. Strzały zostały oddane z odległości metra. Bolało. Nie powiem, że nie. Polar wyhamował. Nie, dzięki materiałowi nie miałem takich krwiaków sączących się limfą, czy jak to się nazywa, i krwią, tylko po prostu porządne siniaki, które do dzisiaj czuję. To jest już kilka dni po. Więc już nie sączy chyba. Chociaż to nieciekawie wygląda. Druga rzecz. Czy tam trzecia, kolejna w każdym razie. Gdzie strzelaliśmy? I teraz wam powiem, gdzie najbardziej, bynajmniej mnie, potrafiło tym najmocniejszym, czyli tymi 22 dżulami około, zniechęcić już prawie, gdzie się zastanawiałem, czy jeszcze próbować, czy żeby mi kolega dał odsapnąć. O dziwo, udo nie było aż tak bolesne, czy goleń, więc tu jest kurna problem, powiem wam. Bo w goleń dostałem i nawet śladów w sumie za bardzo nie mam. Nie, gdzieś tu dostałem, nie wiem, czy będzie widać. I powiem wam, że nie zrobiło to na mnie wrażenia. Bardziej od tej strony, jak dostałem po udzie. Bardziej bolało. Nie wiem, dlaczego w ogóle jakoś na nogach takich tych siniaków nie mam. Może mam słabe ukrwienie nóg. Tutaj trochę bardziej jakoś tak mnie trafił, że powiem wam, gdy dostałem kulę tu gdzieś w bok kolana, to mi się noga wyprostowała, więc prawdopodobnie trafił mnie w tak zwane to ścięgno, gdzie jak się puka, to się noga sama, wiecie, rusza. I o małe włos się nie wywaliłem, bo mi noga sama drgnęła. Więc to też ciekawa sprawa. Natomiast dosyć dotkliwie bolało tu trafienie, ale w krótkim rękawku. W polarze, polar bardzo, na tyle bardzo wyhamowywał, że no te 22 dżule bolało bardzo. Natomiast gdybym ja, nie wiem, z jakąś taką szewską pasją szedł na was, że chcę wam włomotać, aż wam buty spadną,
bałbym się, że może takich HDP nie wystarczyć. Natomiast, jeśli byłem w krótkim rękawku i właśnie tu znajomy trafił mnie w ten sposób, bolało, bolało jak cholera, brzydko mówiąc, przepraszam. No, w klatkę piersiową nie strzeliśmy, ale znając budowę i anatomię człowieka, klatka piersiowa nie będzie bolała. Natomiast powiem wam, tu silniaków jakoś bardzo nie ma, ale jest to unerwione na tyle, że po trafieniu weszło mi takie mrowienie w rękę i powiem wam, no zabolało. Gdybym miał jakiś przedmiot, nawet mógłbym upuścić, ale to tylko przy 22 dżulach. Natomiast po kręgosłupie, nie wiem czy... Nie będzie tego widać. Dobra, mniejsza o to. Bo kolega mi tu po plecach trochę parę razy strzelał, ale starał się wzdłuż kręgosłupa, żeby na wszelki wypadek nie było pęknięcia żebra. Bo rusznikarz powiedział, że przy 22 dżulach z odległości metra mogą pęknąć gdzieś żebra. Nie wie, nie jest lekarzem, ale ta energia już potrafi swoje zrobić. Dlatego starałem się nie strzelać po żebrach. Znaczy kumpel nie starał się nie strzelać po żebrach. Natomiast tak jak mówię, uda tu gdzieś boli jak jasny pierun. Zewnętrzne strony ud boli jak diabli. Potrafi to nawet, powiem wam, poniekąd przy takich 22 dżulach, konkretnie troszeczkę, powiem wam, nie tylko zniechęcić, ale no spacyfikować poniekąd takiego pacjenta, bo po dostaniu tu gdzieś w uda nie tylko dosyć mocno bolało, ale przez krótki czas miałem problem w ogóle ze stanięciem na nogę. Gdzieś po prostu, wiecie, po nerwach, po tym bolało jak diabli. Natomiast przy testowaniu po przeróbce tego HDP-ka na te 16 niecałe dżuli, bo 15 już uzyskaliśmy, już tego efektu nie było. Czyli tak naprawdę te 5-6 dżuli robi gigantyczną robotę. I ja tego nie rozumiem, dlaczego sprzedaje się taki sprzęt jeszcze z jakimiś ogranicznikami, które dają temu sprzętowi jakieś 12 dżuli i mówi się ludziom, macie coś do obrony. To nie jest wtedy do obrony. Jak tego nie poprawicie, nie rozkręcicie przynajmniej do 16 dżuli, to nawet nie ważcie się tym bronić, bo tylko kogoś zdenerwujecie. A jak on się zdenerwuje, to potem oją będzie, pamiętajcie. W najlepszym razie. Pamiętajcie tak, strzelamy, uda, zewnętrzne strony ud, jak się wam uda. Ręce tu, tutaj też jak widzicie, no trochę już mi to zeszło, bardziej było. Natomiast tu jak widzicie, jakoś tak niefortunnie dostałem i jeszcze się... Nie, no dobra, krew już się tak nie sączy. Sprawdzam. Nie. Krew się nie sączy, więc ręce tutaj, zewnętrzne strony, tam gdzie po prostu są tak zwane mięśnie. Nie wiem, czy pewnie już nie znacie tego, ale u nas w szkole kiedyś, jak się robiło zgryw wredny kumplowi, czy coś się przechodziło, to potrafiło się tak zwanego mięśniaczka walnąć, czyli się uderzało człowieka tu lub gdzieś tu, jeszcze z lekkim takim, wiecie, i aż człowieka, wiecie, aż prąd szedł po ręku czy po nodze. I to jest to samo. Trafienie gdzieś tu po rękach, po nogach, wewnątrz ud bardzo boli. Nie wiem jak klatka piersiowa, chociaż klatka piersiowa... No powiem wam, że jak tak zwanie w cycek byście trafili, może zaboleć. No, czyli jeszcze tu gdzieś w pierś, bardziej bym celował. Natomiast, wiecie, jak się bronicie, to wam nikt nie zabroni strzelić w klejnoty, nie? W okolicy klejnotów podejrzewam, to jest jak porządny, solidny kopniak. Trafienie w cojones, moi drodzy, na pewno zneutralizuje człowieka, pod warunkiem, że nic tu gdzieś nie ma, wiecie, jakiejś osłonki. To i podejrzewam, że nawet takim stokowym, czyli 12 dżulami, podejrzewam, że powinien się złożyć koleś, a wy w tym czasie od razu dzida. Nie oglądacie się, nie pytacie się, tylko dzida. W nogi jak najdalej, jak najszybciej, bo no, podejrzewam, że taki człowiek po dostaniu w kochone
jeśli się podniesie i nieuszkodzone ma, to raczej nie tylko ojom was będzie czekał, podejrzewam. Natomiast tak jak mówię, nie brońcie się tym, jeśli to jest tylko stokowe. Wyjmijcie blokadę, wyjmijcie ograniczniki te plastikowe. Niech to ma około 16 dżuli. Bo jeśli nie ma 16 dżuli, to nic z tym nie zdziałacie kompletnie. Ja wam to mówię, a to HDP jest mocniejszy od HDR-a, bo on tu nie ma żadnych bębnów, gdzie jeszcze tam ucieka trochę bokiem ten gaz. To jest najlepsze stężenie, bo on bezpośrednio do tej tą kulę popycha, nie ma gdzie uciec, po prostu wpycha do lufy. I tak jak mówiłem, bardzo ostrożnie, bo no, ja dopiero bym tak naprawdę traktował tego 22-dżulowego HDP-ka jako coś do obrony. 16-dżulowy może nie wystarczyć. Mówię, ktoś dobrze podpity, ktoś po narkotykach, raczej nie zdziała się tym za wiele. Zostawiam to waszej opinii. Jak widzieliście, moje siniaki trochę mówią. Powiem wam, że tu w granicach obojczyka, tu gdzieś na kręgosłupie, o, tu jeszcze boli, gdzieś tak w okolicy kręgosłupa, ale pamiętajcie jeszcze jedną rzecz na odchodne wam powiem. Gdy na was napastnik biegnie i on się rusza, to zapomnijcie o czymś takim jak precyzyjny strzał. To były strzały oddawane, jak stałem tak, z zasłoniętą buzią, wiecie, maskę miałem taką wzmocnioną paintballową i miałem tu kołnierz w rajczego na szyję jeszcze taki założony, żeby nie było, że trafi mi gdzieś w krtań. To powiem wam tak, stałem w ten sposób i owszem, dało się, bo kolega po prostu przycelował, strzelił. Natomiast człowiek, gdy biegnie na was, wasze emocje, jego ruch, do dupy to wyjdzie, powiem wam. Po prostu to do dupy może wyjść, brzydko mówiąc. Wiem, że wiele osób się zaraz obrazi, że op, co ja tam gadam i tak dalej. W każdym razie jeszcze tylko zapowiedź wam dam. Następny filmik, jaki wejdzie, to testowałem tą pałkę elektryczną, którą na filmikach pokazywałem, którą się ludzie śmiali i tak dalej. Kolega, na którym testowałem, który do mnie strzelał, się zgodził, 6 porażeń. Maksymalnie po 2 sekundy. Powiem wam, że pałka bardzo mnie zadziwiła, ale o pałce już opowiem i o tym wszystkim w innym filmiku, więc czekajcie na tamten filmik. Niestety też, jak chciałem wrzucić i samego porażenia i efektów pokazania, niestety są blokowane te filmiki. Powiem wam, że jest masakra z YouTube'em, już nie można nic normalnie opublikować, co pokaże cokolwiek, bo zaraz jest to przemoc, zaraz jest to coś i w najlepszym razie tylko wam obcinają zasięgi i w ogóle zarobki z reklam, bo jest na czerwono, nie możesz zarabiać. A w najgorszym razie, tak jak ja, dostajecie upomnienie, gdzie 3 upomnienia to banowanie konta. Więc przepraszam, ale już to jedno upomnienie znowu, które dostałem po tylu latach, musi mi wystarczyć na kolejne lata, żeby sobie odpuścili i tak dalej. Więc no trudno, nie mogę wam pokazać filmiku, w którym do siebie strzelamy. Nie wiem, bo ja na YouTubie widziałem, jak niektórzy do siebie strzelają, jakoś nie mają zbanowanych kont. Nie wiem, o co kaman, nic na to nie poradzę. Przepraszam was. Nie mogę wam wrzucić filmiku, jak do siebie naparzamy i jak się paralizatorem bawimy. Dobrze, moi drodzy, jeśli się podobał filmik, wrzućcie jakiegoś koma. Co sądzicie w ogóle też? Napiszcie o obronie tym. Na razie.